Cześć, witam w pierwszym odcinku Spoilerów Hakera. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć, o co chodzi w tej całej serii i jakie zadania będziemy rozwiązywać. Otóż istnieje w internecie serwis, który nazywa się Spoi. Jest również jego polska odmiana, Polski Spoi. Serwis ten polega na tym, że po wgraniu jakiegoś programu napisanego przez nas, jest on oceniany przez automatycznego sędziego. W związku z tym jest to świetny serwis do tego, żeby ćwiczyć, czy to do matury, czy to do olimpiad, konkursów, ćwiczyć swoje możliwości programistyczne. Znajdują się tam zadania zarówno łatwe, jak i średnie i bardziej zaawansowane, a nawet wręcz bardzo trudne. Każdy uczeń może sobie spokojnie w domu, we własnym zakresie napisać program i bez proszenia kogokolwiek o ocenę przesłać go do automatycznego sędziego. Chciałbym pokazać, jak to wygląda. No więc googlam sobie polski spoj. O właśnie, w ten sposób wygląda ta strona. I teraz na tym spoju mogę założyć sobie konto. Ja już oczywiście konto mam, natomiast zachęcam wszystkich do założenia sobie tutaj konta i do zbierania no, takich skillów, takich poziomów umiejętności. Ok, po zalogowaniu się do systemu mamy możliwość przeglądania swojego profilu, ale mamy również możliwość przeglądania problemów. Problemy, jak widać, są podzielone na różne etapy trudności. Ja zajrzę do części łatwe. No, w czasie testów Spoja udało mi się już rozwiązać kilka zadań, co zostało oznaczone czerwonym ptaszkiem. Tak? Przy zadaniu, które zostało już przez nas rozwiązane, mamy czerwony ptaszek, natomiast przy pozostałych nie. No więc możemy przeczytać sobie jakieś zadanie. Proszę bardzo, jest ono opisane i wykonać to zadanie. Zadania są konstruowane w ten sposób, że nasz program jest jakby czarną skrzynką, która ma wejście, wyjście i ta czarna skrzynka coś przetwarza. Czyli wszystkie zadania będą skonstruowane nie w ten sposób, że będą dialogować z użytkownikiem. Czasami uczniowie szkół średnich czy gimnazjów są przyzwyczajeni do pisania programów dialogujących. Program mówi podaj A, no to użytkownik podaje A. Podaj B, użytkownik podaje B. No to program mówi A plus B to tyle. W ten sposób skonstruowany program no nie poddaje się do automatycznej oceny. To musi człowiek wpisywać, musi próbować różne warianty. Natomiast Spoi wymaga programów skonstruowanych w ten sposób, że dane są przesyłane na standardowe wejście, a odpowiedzi wysyłane są na standardowe wyjście. W języku C, C++ praktycznie do tego samego się to sprowadza, tylko nie piszemy komunikatów, nie piszemy upiększaczy. Mamy przyjąć suche dane i te suche dane oddać w postaci przetworzonej. Jeżeli chodzi o sprawdzanie poprawności danych, to przynajmniej w tych zadaniach, które przeglądałem, nie jest to wymagane, czyli możemy założyć, tak zresztą to się zakłada na maturze i innego rodzaju tego typu konkursach, że dane zostały przygotowane w sposób poprawny. Dlatego zresztą matura w roku 2015 była powtarzana, że okazało się, że dane nie były poprawne, część maturzystów straciła czas na to, żeby analizować, o co chodzi, że program nie działa, no a potem się okazało, że dane dostarczone przez komisję nie były danymi poprawnymi. Tutaj dane właśnie zakładamy, tak jak na maturze, że są danymi poprawnymi i mamy je po prostu przetworzyć w takiej formie, jaka została opisana. No, czyli pierwszy z brzegu przykład, no chyba najpopularniejszy, dlatego pierwszy z brzegu. Sprawdź, które spośród danych liczb są liczbami pierwszymi. Będziemy to zadanie rozwiązywać w jednym z odcinków, jest to zadanie na Sito Eratosthenesa, ale chodzi o sam opis zadania, tak? Jest opis zadania, krótka treść, no tu bardzo krótka, można zajrzeć do innego zadania, gdzie ta treść już będzie zdecydowanie dłuższa, tak? Tu jest zadanie bardziej opisowe. Jest specyfikacja wejścia, czyli informacje tego, co użytkownik dostaje na standardowe wejście, no a specyfikacja wyjścia, czyli to, co ma być wysyłane na standardowe wyjście. No jest też przykład jakichś danych, na których można sprawdzić jako pierwsze nasz program. Ale oczywiście te przykładowe dane nie oznaczają, że nasz program jest poprawny. On może się poprawnie zachować dla tych przykładowych danych, a Spoi tak odrzuci naszą pracę, ponieważ znajdzie jakiś przypadek, który nie pasuje. No i co gorsza, nie powiadomi nas o tym, więc nie wiemy do końca, jaki przypadek nie pasuje. Także pozostaje po prostu poprawiać program tak długo, aż będzie on poprawny tak, że według Spoja, według testowanych przez niego danych, będzie poprawny.
Każde zadanie ma swojego autora, ma czasami opisane pochodzenie, z jakiego źródła pochodzi, czas dodania, prawda? Jak widać, no spójnie jest nowym systemem. To zadanie zostało dodane w 2005 roku, czy już ponad 10 lat temu. No i możemy takie rozwiązanie wysłać. Jeżeli wysyłamy rozwiązanie, musimy wybrać język programowania, w jakim zostało stworzone, gdyż SPOI dopuszcza wiele różnych języków programowania. Domyślnie włączyła mi się ADA. No pewnie nikt z Was nie będzie domyślnie w ADzie programował, dlatego najprawdopodobniej pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to przełączyć na używany przez nas język programowania. W spoilerach hakera będę używał języka programowania C++, w zasadzie takiej hybrydy języka C i C++, bo właściwości języka C++ takiego stricte obiektowego z template'ami i tak dalej nie będę tutaj wykorzystywał, ale będę wykorzystywał język C++, a nie język C, dlatego że jest kilka przyjemnych rzeczy w języku C++, takie jak stringi, jak cout, sin, które się zdecydowanie łatwiej obsługuje niż tablice znaków, czy funkcje printf, scanf, no więc w zakresie tych podstawowych operacji język C++ jest przyjemniejszy i z tego będę korzystał. Ale można oczywiście pisać te same programy w innych językach również. Myślę, że to tyle tytułem wprowadzenia i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, w czasie których poznacie rozwiązania niektórych zadań. Nie chodzi tutaj o to, żeby jakby spoilerować właśnie te rozwiązania, żeby pokazywać gotowce, tylko żebym na przykładzie tych zadań mógł Wam pokazać, jak należy do tego tematu podchodzić. Wiadomo, że nie będę rozwiązywał wszystkich możliwych zadań ze SPOI-a, tylko niektóre wybrane. I te zadania są o tyle fajne, że poza tym, że uczą takiego algorytmicznego porządkowania pewnych rzeczy, to te algorytmy pochodzą albo właśnie z konkursów, albo z olimpiad, albo z jakichś matur. W związku z tym obejmują ten zakres, który uczniowie szkoły średniej przed maturą powinni znać. Mówiłem, że pierwsza rzecz, liczby pierwsze, Shito Eratosthenesa. Typowy algorytm konieczny do, no, wymagany przez podstawę programową w informatyki w liceum. Na liście zadań łatwych, prawda, pozycja 601, największy wspólny dzielnik. Też klasyczny algorytm, klasyczny przypadek. No, innego rodzaju obżartuchy i tak dalej, przedszkolanka, to są wszystko zadania, które bazują na pewnych schematach. Czasami jest dodana dłuższa treść, bardziej przegadana, czasami jest to suchy opis. W przypadku przedszkolanki na przykład jest długi opis, który sprowadza się do najmniejszej wspólnej wielokrotności. Nie jest to powiedziane wprost, musimy na podstawie opisu wydedukować, że chodzi tutaj o najmniejszą wspólną wielokrotność. No i jeżeli potrafimy wykonać algorytm najmniejszej wspólnej wielokrotności, zadanie staje się banalne. Przy czym no, udało mi się kiedyś napotkać na zadanie, już nie pamiętam, które to było, że w żaden sposób SPOI mi nie chciał go przyjąć, pomimo że wszystkie moje testy wskazywały, że są poprawnie napisane. Nie wiem, dlaczego tak było. Czy przegapiłem jakiś niuans i jednak mój program dla jakiegoś specyficznego rodzaju danych się wywalał, czy też może był błąd w działaniu sędziego ze SPOI-a i sędzia określał, że źle, pomimo że potencjalnie wyglądało, że jest dobrze. Także proszę pamiętać o tym, że no, sędzia może się teoretycznie mylić i nawet praktycznie może się mylić, ponieważ jest to tylko automat, który ocenia i czasami jakaś zbędna spacja, jakaś zbędna nowa linijka już powoduje błąd. Ale w większości tych przypadków jednak bym ufał temu sędziemu i jeżeli sędzia mówi, że jest źle, to trzeba się zastanowić, co jest źle. Nawet jeżeli pozornie wszystko wygląda dobrze, może istnieje jakiś jeden, jedyny przypadek, dla którego jest źle. Może jakieś 0, wychodzi dzielenie przez 0, może jakaś liczba przypadków nie taka jak trzeba, nie taka jaką przewidzieliśmy. Trzeba zawsze wnikliwie studiować, o co chodzi w zadaniu, jakie jest wejście, jakiego oczekujemy wyjścia. Także zapraszam do oglądania następnych odcinków serii Spoilery Hakera. Do zobaczenia.